Taka ważna uwaga na temat szparagów. Jak kupić dobre szparagi? Przede wszystkim pierwszy test to jest na węch, czy główki nie mają jakiegoś zapachu. Bo nie powinny mieć żadnego zapachu. Gdyby miały zapach, na pewno od razu poznacie, że jest to zapach nieświeży i że nie warto takich szparagów kupować. Drugi test to jest taki, że trzeba nimi potrzeć. Kiedy nimi poruszacie, one piszczą. Wydają taki pisk, skrzyp, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie wydają jakiś dźwięk. I to oznacza, że są jeszcze w dobrej kondycji. Jeżeli będą już takie podgięte, przesuszone, nie będą wydawały tego dźwięku.